Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim z krowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować fajne ćwiczenie, które pomoże Wam zrozumieć, jak doprowadzić konia do przeszkod lub do kawaletki i by koń zeskoczył na nogę, na którą my oczekujemy, tak? Czyli na przykład jak najeżdżamy z lewego najazdu, to chcemy, żeby po przeszkodzie koń od razu zeskoczył na prawą nogę. Lub na odwrót, najeżdżamy z prawego najazdu i chcemy zeskoczyć na lewą nóżkę. Więc zachęcam Was do oglądania, bo będzie na co patrzeć. Ćwiczenie należy do najłatwiejszych, ponieważ przez całą długość hali rozstawione są kawaletki po środku jej w odpowiednich odległościach i jeźdźcy mają za zadanie najeżdżać pod kątem, ale w linii prostej. I zadaniem ich jest dać w odpowiednim momencie sygnał, by koń zeskoczył na dobrą nogę i zaraz mamy następną kawaletkę, do której musi podjechać tak samo pod kątem i zeskoczyć na przeciwną nogę. I kolejny najazd jest tak samo pod kątem i zeskakujemy na następną nogę. Tutaj ćwiczenie jest bardzo wymagające pod kątem tego, że jeździec musi panować 100% nad swoim dosiadem, nad środkiem ciężkości i przekładaniem pomocy. W tym ćwiczeniu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na luźnej wodze dogalopować sobie do przeszkody, bo nie uzyskamy efektu pożądanego w tym ćwiczeniu. Zadaniem miejsca jest to, żeby doprowadzić konia na półparadzie, czyli paluszki muszą działać jak sprężynki, obejmować konia całymi nogami, pracować łydką. Dojeżdżając do przeszkody, musimy konia wyprostować i wtedy przekładamy pomocę. Musimy podejść do tego tak, jakbyście chcieli zagalopować na przeciwną nogę, czyli jeśli najeżdżamy pod kątem na jedną kawaletkę z lewej nogi, musimy wyprostować konia, czyli kontrolować łopatkę prawą, dać półparadkę i przełożyć pomocę łydki, tak? Czyli przełożyć łydki do tego, by koń wiedział, że chcemy zeskoczyć na prawą nogę. Czyli lewa łydka musi pójść lekko za poprek, dać impuls, prawa łydka obciąża strzemię i wtedy jest półparadka na obu wodzach i koń przeskakuje kawaletkę i wtedy wasza ręka musi delikatnie pójść tak jakby do odpuszczenia, czyli pójść za ruchem szyi. Nie chodzi o rzucenie wodzy, ponieważ zaraz jak przeskoczymy tą kawaletkę, mamy 4-5 full i dojeżdżamy do następnej kawaletki, do której musimy znów się przygotować do tego, by koń zmienił nogę, tak? I nasz dosiad, nasza równowaga musi być niezaburzona, tak? Musimy wycofać ramiona, przytrzymać, znów dać półparadę, przełożyć pomocę i koń znów zeskakuje na dobrą nogę. Oczywiście to ćwiczenie generuje bardzo dużo problemów, tak? Bo jeśli zetniemy za mocno najazd, to oczywiście koń może się zawahać lub nie będzie pasowało do tej kawaletki. Ale w tym ćwiczeniu musicie podejść do tego w taki sposób, że nie możecie traktować tej kawaletki jako skok. Kawaletka tylko nadaje Wam tak jakby miejsce, w którym ta noga musi być zmieniona, tak? Czyli krótką, aktywną fulą, takim zaangażowanym zadem musimy dojechać do tej kawaletki, półparadka, ramiona muszą być troszeczkę wycofane, ale nasze biodra, tutaj cała miednica musi podążać, kolano nie może się zaciskać na siodle i wtedy znów przekładamy pomocę i koń zeskakuje, tak? Więc pamiętajcie o tym, że jak chcemy, żeby koń zeskoczył nam na dobrą nogę, to musimy maksymalnie mieć konia wyprostowanego i te ćwiczenie pokazuje to, że jeśli nie kontrolujecie łopatki konia, nie kontrolujecie wyprostowania w zakręcie, to niestety te ćwiczenie się nie uda, koń nie zeskoczy na dobrą nogę, koń będzie w nas wpychał w następny zakręt, będzie wypadał łopatką, będzie uciekał na tą stronę i będzie zawężał ten łuk, po którym macie się poruszać, więc tym bardziej musimy podejść do tego tak, że prostujecie konia, ta zewnętrzna wodza staje się wtedy ta wodza, która na przykład jak jedziecie z lewego najazdu, to prawa wodza staje się zewnętrzna. Prostujecie konia, półparada, przekładamy pomocy, czyli wtedy lewa łydka musi się cofnąć za popręg, prawa obciąża. Ale pamiętajcie o tym, że Wasze ciało nie może się przechylać w kierunku, w którym chcecie zeskoczyć, ponieważ zaburzacie wtedy równowagę konia i macie odwrotny efekt. Koń nas wciąga w zakręt i najczęściej zeskakuje na złą nogę. Czyli maksymalnie wyprostować konia, na równym kontakcie doprowadzamy do kawaletki, przekładamy pomocę i koń zeskakuje na dobrą nogę. Jak widzicie na tych filmach, że to jest ćwiczenie bardzo dynamiczne, ćwiczenie wymagające maksymalnego prowadzenia konia w zakrętach. To ćwiczenie wymaga od jeźdźca tego, by zakręt był precyzyjnie wykonany.
Moi drodzy, zachęcam Was do tego, by właśnie w taki sposób pracować na treningach. Nie chodzi tutaj o wysokość, bo często problem pojawia się właśnie w świadomości młodego jeźdźca, że dla niego skoki, dla niego jazda taka, która daje jakieś owoce, to jest na wysokościach. A tak naprawdę w momencie, kiedy uczymy się prowadzenia konia, takie treningi, na przykład tak jak to, co Wam teraz zaproponowałam, są bardzo trudne i bardzo wymagające od jeźdźca. I w momencie, kiedy my się nauczymy w tak krótkich odległościach, bo no, zauważyliście, że na tym filmie to były bardzo krótkie odległości po łuku do następnej kawaletki, i jeśli w takich momentach nauczycie się prawidłowo prowadzić, doprowadzać konia, przekładać te pomoce i powodować konie w taki sposób, że on za każdym razem nam reaguje, to możemy zbliżać się do tego, żeby móc coś więcej lub coś wyżej poskakać, tak? Ale ważne jest to, by w takich momentach, właśnie na takich kombinacjach, jak najwięcej trenować, by poszerzać swoją świadomość dosiadu i poszerzać swoją świadomość działania Waszych pomocy, bo tutaj w tym zadaniu niezwykle ważna jest synchronizacja działania łydki, dosiadu i ręki, bo wszystko jest tak samo ważne w prowadzeniu konia do tego, by zeskakiwał na dobre nogi oraz by w równowadze podążał w galopie i wyrabiał się do następnej przeszkody. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Mam nadzieję, że korzystacie z tego, co ja Wam proponuję w naszych kombinacjach, czy skokowych, czy ujeżdżeniowych, czy właśnie w takich kombinacjach, które są dosyć trudne, ale bardzo owocne. Ja tymczasem się z Wami żegnam i mam nadzieję, do zobaczenia. Pozdrawiam.